Witam serdecznie. Mamy piękny styczniowy dzień. Niebieskie niebo. Krówki się pasą, siołki się pasą. A my musimy zmielić troszkę ziemi. Ale zmielarka do ziemi jest schowana za prasą do siana. I no i co? Trzeba ją wytargać. Trzeba ją stamtąd wytargać, bo ona jest. Już wam pokazuję i objaśniam. Proszę. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie po polsku, ale jak się na pewno nazywa. Muszę to wytargać, bo tam kawałek tej ziemi, gdzie te świnie tam były, muszę to przemielić. Na wiosnę coś tam zasiać ciekawego, żeby z tego była jakaś porządna trawa, porządna łąka, żeby było nasiano ogólnie dla zwierzaków. Dlatego się biorę za robotę. Włączę chyba tego lupa i jedziemy z koksem. Więc moi drodzy, udało mi się sprzęt zaczepić jako tako i jedziemy zobaczyć, co to tam się dzieje. Mam nadzieję, że się nie zakopię za bardzo, chociaż dzisiaj trochę jest faktycznie miękko, ale jeszcze mrozów to w ogóle nie było jeszcze, dlatego jeszcze mam czas, żeby to zrobić. Tamte rejony stawiamy ekipę na łące, się pasie i jedziemy tam, zobaczymy, co tu się dzieje, co to z tego będzie. Coś będzie tutaj przy wjeździe, jest bardziej miękko, ta woda stoi, to tutaj może być nieciekawie, ale tam po drugiej stronie jakby jest dużo lepiej, dlatego tam jedziemy, tutaj jedziemy. Zaczynamy zabawę. Nie najgorzej, zobaczymy, jak to będzie działać. Czy to w ogóle będzie działać? Okej. Zrobimy tak. Ja wyciągnę kamerę i ją gdzieś tam postawię, a wy sobie obserwujcie. A, no i chciałem jeszcze, bo zapomniałem, złożyć życzeń wam wszystkim moim widzom. Mam już 11 subskrybentów, także idę szeroko. Naprawdę dzięki, że wszystkim 11 dziękuję z góry, całej rodzinie i znajomym. Dobrze, oglądajcie i powiedzcie, co myślicie w komentarzach. No i oczywiście łapka w górę i poproście babcie, ciocie, wujka, żeby suba dali, żeby to, ten kanał rósł. Teraz gdzie to ustawić?
proszę, moi drodzy widzowie, zrobiliśmy tutaj lekką mielonkę ziemi. Dlaczego? A bo tutaj było chwastów, nie chwastów. Też krowy chodziły, tutaj trochę obsrały, także obszczały, także dobrze to zmielić. Posieje się jakiejś fajnej trawki i będzie taka łąka. Może ze trzy razy uda się zebrać z niej coś, a później krowy tu wpadną, czy owce, może już do tego czasu będą owce. Zobaczymy. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, pa pa.